sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj moim i Państwa gościem Marcin Gliwa. Witam Cię serdecznie, Marcin. Witaj Mateuszu, witam Państwa. Jest z nami Marcin, nie jest wielką tajemnicą, porozmawiamy o sytuacji na froncie, co dzieje się właśnie na linii frontu wojny między Ukrainą a Federacją Rosyjską. Marcin, co się zmieniło od naszej ostatniej rozmowy, bo mam wrażenie, że jednak idąc trochę tytułem produkcji filmowych, na wschodzie bez zmian. Tak, na wschodzie bez zmian, mimo że Rosjanie atakują, to jednak obrona ukrzepła i tutaj widać zamysł dowództwa ukraińskiego, strategicznej obrony, uporczywej obrony, nawet bym powiedział, w niektórych miejscach z kontratakami, tak na przykład pod Nowomichajówką, czy też ostatnio tak wczoraj pod Awdiwką, więc cały czas pod kontrolą. Ustabilizowała się nam sytuacja pod Bachmutem, na Kupiańsku oczywiście bez zmian, Rosjanie atakują i co ciekawe, nie uzyskali nic oprócz strat, zresztą jak na całym froncie, oczywiście Ukraina też ponosi straty, natomiast ostatni materiał, jaki dawałem w niedzielę z raportu, gdzie wyciekły informacje, znaczy one nie wyciekły, one są dostępne tak naprawdę, straty, jakie Rosjanie ponoszą w rejonie Awdiwki i Krynek, no jasno pokazuje, że tak naprawdę te dwie miejscowości spełniają swoją rolę tak naprawdę, bo mamy 488 sztuk sprzętu bojowego zniszczonego w stronie rosyjskiej pod Awdiwką za cenę bodajże 33 sztuk sprzętu, natomiast mamy 163 pod Krynkami i 37 ukraińskich potwierdzonych strat pod Krynkami, więc widać dysproporcje strat. Ostatni filmik, jaki się pojawił z Awdiiwki, pokazuje na przykład Bradleya, który rozstrzeliwuje BWP, tak? I to kilka sztuk. Mamy Bradleye, które walczą z T-90 i też kończy się to sukcesem strony ukraińskiej, więc ciężko negować tutaj, że to nie jest tak, że strona rosyjska atakuje i co? No i ponosi straty. No, linia frontu się nie zmienia. Pod Kupiańskim mamy to samo, tak? Atakują od strony Łymania, nie tylko tam, bo w sumie na Sękiwkę i pod Iwaniwką. I kończy się to tak samo, czyli zniszczeniem sprzętu rosyjskiego. Marcin, tylko mnie zastanawia jedna rzecz, bo ja nie zagłębiam się tak głęboko w tematy czysto frontowe, bo jeżeli Państwo się tym interesują, to odsyłam na kanał Marcina, bo tam jest masa ciekawych informacji, ale skupiam się na komunikatach i informacjach prasowych czy poszczególnych ministerstw. I zwróciłem uwagę na jeden komunikat Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, który mówił o dość dużych stratach w rejonie Doniecka, bo tam te liczby podawanych zniszczonych armatohaubic tych i krabów, i amerykańskich haubic, i brytyjskich, i francuskich cezarów, to w pewnym momencie były dość duże w tym tygodniu. Czy tam jakieś natężenie tego, tych walk jest rzeczywiście większe, czy to jest tylko i wyłącznie propaganda rosyjska? Wiesz co, no dzisiaj oceniać to, co mówi rosyjskie Ministerstwo Obrony, to tak naprawdę to jest takie, wiesz, troszeczkę wróżenie, że chcielibyśmy tyle zniszczyć, natomiast, wiesz, oni coś zniszczą, natomiast czy to jest prawdziwy sprzęt, czy to jest coś nadmuchiwanego i wprowadzone w życie, że tak powiem, specjalnie przez stronę ukraińską, wiesz co, w moich informacjach na froncie jest sprawnych około 50-60 krabów. To jest całkiem spokojna liczba i one tutaj dają radę tak naprawdę. Wiemy, że Archery weszły do akcji. Wiemy też, że masa tych filmików teraz z Archerami tak, jest przecież. Więc wiesz, to cały czas świadczy o tym, że ten potencjał ukraiński wcale nie jest taki słaby i niszczony przez stronę rosyjską. Ja bym nawet tutaj powiedział, że przecież ostatnie informacje z dnia wczorajszego, które udało się uzyskać, to jest przekształcenie 15. Pułku Gwardii Narodowej w 15. Brygadę, więc mamy kolejną brygadę na froncie. Mamy oficjalne powołanie, powołanie nowej brygady potwierdzone, której nikt się nie spodziewał, 150. Brygada Zmechanizowana, która z poboru 2023 jest już oficjalnie wpisana w stan armii ukraińskiej, więc to cały czas świadczy o rozbudowie sił. Mamy powołanie przynajmniej 7 batalionów obrony przeciwlotniczej mobilnych,
które mają tutaj zadanie niszczyć szachedy przede wszystkim prawdopodobnie, chociaż Gepard wczoraj Kalibra zestrzelił, więc to też jest ciekawostka, tak? To cały czas, wiesz, to jest taka rozbudowa sił, oni się przygotowują do pewnych działań, natomiast mówi tutaj chyba bodajże The New York o tym, że, czy przepraszam, Bloomberg, żeby jednak podobno Pentagon mówi, żeby jednak Ukraina przeszła do defensywy. Pewnie no tak, tak, tak jest, komunikaty się pojawiają. Tak, wiesz, ale oni przeszli do defensywy już przynajmniej 1,5 miesiąca temu tak naprawdę, więc tutaj Bloomberg czy Pentagon nic nowego nie mówi tak naprawdę. Załóżny tutaj obrał taktykę na przeczekanie i na wykrwawienie, bo taka jest prawda, no co teraz strona ukraińska może robić w obecnych warunkach? No tylko się bronić tak naprawdę, przepuszczać lokalne kontrataki, no i tutaj figuruje jedna zasadnicza rzecz tak naprawdę, o której my nie wiemy, jaki jest tak naprawdę potencjał armii ukraińskiej, czy on jest faktycznie wzrostowy poprzez rozbudowę sił zbrojnych, czy to jest, wiesz, rozbudowa sił zbrojnych, a tak naprawdę pozostałe brygady borykają się z utratą sprzętu czy ludzi. Pewnie też, natomiast mamy szereg brygad wycofanych do odwodu i one tam sobie ładnie się uzupełniają, czy pewnie tutaj, jeżeli chodzi o sprzęt, to jego nie brakuje, podejrzewam. Zresztą Oryx też to potwierdził. Mamy też dane francuskie, które potwierdzają tutaj rozbudowę sił ukraińskich. Natomiast też bardzo ciekawa nitka odnośnie strat samego sprzętu pancernego strony Federacji Rosyjskiej, która tutaj strona francuska dość ładnie pokazała. 2900 chyba bodajże 15 czołgów, które rozpoczynało operację specjalną. Po 2 latach zniszczonych, potwierdzonych 2600 z haczykiem. Potencjalna produkcja i modernizacja sprzętu w Federacji Rosyjskiej to jest około 380 sztuk. Łącznie dzisiaj Armia Federacji Rosyjskiej po uzupełnieniach tego sprzętu może mieć około 1100 do 1200 czołgów. Popatrz, jaki jest kolosalna utrata sprzętu i to widać w natarciach, to widać we wsparciu ciężkiego sprzętu, że tego sprzętu jest mniej w atakach. Zresztą w niektórych miejscach te ataki są, że tak powiem, no mięsne faktycznie. No, tam jest sama piechota, która atakuje. Zresztą swego czasu też i strona ukraińska pod Robotynę po pierwszych stratach Załóżnych zakazał używania sprzętu pancernego, który dla Ukrainy jest jeszcze bardziej cenniejszy niż dla strony Federacji Rosyjskiej. Marcin, ale to od razu nasuwa się pytanie, bo wspomniałeś kilka sekund temu o tworzeniu się nowych jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. Jednak niewątpliwie problem mobilizacji i temat mobilizacji do Sił Zbrojnych Ukrainy jest, powiedzmy, takim tematem dość intensywnie komentowanym na Ukrainie. Wynika to z tego, że rzeczywiście Ukraińcy mają problem z uzupełnieniem personelu, czy może jednak gdzieś możemy obserwować brak zaangażowania, chęci walki części Ukraińców właśnie z Federacją Rosyjską, mimo że obserwujemy początki pierwszego zmęczenia już tym konfliktem przez samych Ukraińców? Wiesz co, ja ci powiem to, że to jest problem bardziej złożony, bo o ile na początku wojny był ten zryw patriotyzmu, tak, w obronie ojczyzny i tutaj ochotników nie brakowało i to różnej maści od powiedzmy całego przekroju społeczeństwa, tak, od wyższych osób z wykształceniem wyższym poprzez specjalistów różnych, oni się garnęli w obronie ojczyzny. Dzisiaj mamy prawie, no, 2 lata wojny na karku, jakby nie patrzeć, 24 lutego będzie równe 2 lata i strona ukraińska, co nie ma tutaj żadnych wątpliwości, też poniosła straty i to niemałe straty i trzeba o tym też mówić i to nie jest żadna tajemnica. Oczywiście podejrzewam, że jeżeli kiedykolwiek strona ukraińska pokaże bilans strat, to możemy też być zaskoczeni tym, że może nie zaszacowaliśmy, bo tego naprawdę nie wiemy. Natomiast dzień dzisiejszy pokazuje, że strona ukraińska potrzebuje nie tylko sił do rozbudowy sił zbrojnych, ale potrzebuje też to, co się mówi na Ukrainie. Uzupełnień dla jednostek, które są od dawna na froncie, oni nie są rotowani. To nie znaczy, że oni nie ponoszą strat, ponoszą, ale natomiast zachowują zdolność bojową, bo są na tej linii frontu. Jeżeli byłoby inaczej, to te jednostki tak naprawdę musiałyby być wycofywane już dużo, dużo wcześniej, bo jest coś takiego jak żywotność jednostki, czy też bardziej jednostkiem, językiem specjalistycznym mówi się o tak zwanej gotowości bojowej, tak?
danej jednostki na linii frontu, więc ta gotowość też jest obliczana na jakiś okres i też straty powodują, że jednostka traci swoją, że tak powiem, sprawność bojową, musi być wycofana w celu reorganizacji czy uzupełnienia na tyły. Natomiast tutaj też jest problem samego społeczeństwa ukraińskiego, bo to też pojawia się w komentarzach żołnierzy, którzy przyjeżdżają na tyły i widzą, że to państwo funkcjonuje troszeczkę inaczej, mają żal do tego społeczeństwa, że o ile na początku tak wspierano, to teraz zapomina się o tych żołnierzach, co giną na froncie i bronią tak naprawdę tej ojczyzny, szczególnie jeżeli się przyjeżdża do Kijowa czy na zachodnią Ukrainę, gdzie dyskoteki są i wszystko funkcjonuje tak, jakby tej wojny nie było tak naprawdę, a oni jednak właśnie giną, wiesz Marcin, mnie zastanawia jedna rzecz, doskonale pamiętasz, jak zaczynaliśmy komentować to, co się dzieje na Ukrainie, masa tych filmików, gdzie pojedyncze ciała żołnierzy wracały z frontu i były te kordony ludzi, którzy gdzieś tam składali kwiaty, dzisiaj tego nie obserwujemy, ja patrząc teraz na to, co dzieje się w Kijowie czy w Odessie, to mam wrażenie, że jednak wszystko wróciło do normy, żołnierz na froncie okej, ale my żyjemy normalnie, jakoś się już tym bardziej Ukraińcy nie tak bardzo może przejmują, jak to było na samym początku konfliktu. Wiesz co, ale oni sami nawiązują do pewnego z takiego, nie wiem, czy zmęczenia, czy takiej apatii w narodzie, gdy walczyli na linii ATO w latach 2014, no nawet 15 do 17 było takie zwątpienie, czy apatia narodu i tutaj borykali się naprawdę z dużymi problemami. Natomiast dzisiaj to wraca jak bumerang troszeczkę. Też mamy zmęczenie może nie tyle Zachodu, bo teraz okazuje się, że nagle Europa się, nie wiem, może budzi, może się przebudza. Coraz więcej jest takich osób, które mówią głośno, jak prezydent Finlandii czy dziennikarze niemieccy, że jednak Europa obudź się, tak? Jest za 5-12, przyjdzie Trump, zostawi Europę i Europa będzie musiała sama sobie poradzić. Dzisiaj wysocy urzędnicy Unii Europejskiej mówią, że no trzeba wpompować jednak sporo pieniędzy w przemysł zbrojeniowy i rozpocząć naprawdę te zbrojenia, bo musimy radzić sobie sami, jeżeli Stany Zjednoczone nie będą chciały. Duży dylemat, ale to nie jest temat na dyskusję, na samą politykę Trumpa, ale przynajmniej nie patrząc na takie interesy narodowe, to przynajmniej Polska w tych założeniach prezydentury Trumpa, to ona przecież odgrywała bardzo ważną rolę w kwestii bezpieczeństwa. Przecież pamiętamy te huczne zapowiedzi Ford Trump itp. No tutaj myślę, że raczej będziemy mieli problem z tym, że jednak te państwa zachodnie, które gdzieś nie wywiązywały się z umów, z przekazywania choćby części swojego PKB na obronność, to dzisiaj jednak muszą otworzyć oczy i wziąć ten kubeł zimnej wody na głowę i jednak zainwestować trochę w swoje bezpieczeństwo. Ale wiesz, myśmy już kiedyś przerabiali takie coś, tak? W 1939 i dzisiaj powinniśmy uważać, że chcesz być gotowy, to bądź gotowy, tak? Licz na siebie, nie na sojuszników. Czy sojusznicy przyjdą, to się okaże. Natomiast forma odstraszenia, czyli rozbudowy armii według mnie jest prawidłowa i powinna być dalej ciągnięta w tą stronę. No, potężna, dobra armia, nowoczesna, z silnym komponentem artylerii rakietowej, czy też lufowej i pancernej, przy silnym lotnictwie naprawdę gwarantuje nam tutaj może nie tyle nietykalność, ale trzeba się dobrze zastanowić, czy warto, tak, z dobrze wyszkoloną jeszcze armią. Pewnie, że to nie jest też czas na jeden rok czy na dwa, bo to musi potrwać troszeczkę czasu i wiem, że tutaj są osoby, które naprawdę potrafią taką armię zorganizować i myślę, że będzie to kontynuowane, natomiast my musimy też patrzeć z perspektywy Polski, tak, jako państwa, które graniczy z Rosją, z Białorusią i też patrzeć na to, co się dzieje na Ukrainie, tak naprawdę wyciągać wnioski i budować przyszłość tej armii, tak, naszej polskiej armii, bo to też nie jest tak, że będziemy siedzieć założonymi rękami i patrzeć, a może przyjdą Amerykanie, a może przyjdą Francuzi, a może przyjdą Brytyjczycy, chociaż taka sugestia się pojawiła, że Brytyjczycy przyślą na ćwiczenia 20 tysięcy. No dobra, no na ćwiczenia ćwiczeniami, ale co dalej, jak będzie konflikt ewentualnie. Lepiej patrzeć na siebie, rozbudowywać własne siły. Dokładnie. I własną gospodarkę zbrojeniową tak naprawdę, tak. Przemysł zbrojeniowy. Marcin, wróćmy jeszcze jednak do Ukraińców, bo często kilka miesięcy temu pojawiała się informacja, że Ukraińcy zyskali przewagę artyleryjską, o tym mówił nasz przyjaciel też Maciek Korowaj, z którym będę jutro rozmawiał, ale jak to właśnie wygląda, bo czytając komunikaty choćby największych agencji prasowych, to mam wrażenie, że problem dostępności tej amunicji artyleryjskiej
to staje się coraz większym problemem dla Ukraińców. Unia Europejska nie wywiązuje się do końca ze swoich zapowiedzi. Mamy tam jakieś poszczególne dostawy, ale jak ja patrzę na chociażby dostawy niemieckie, gdzie oni tam oferują 3000 pocisków w kolejnym pakiecie, no to nie oszukujmy się, to starczy no jest to żałosne, na jeden, jest na to jeden dzień, tak? Więc jak to teraz wygląda? Czy Ukraińcy nadal utrzymują tą przewagę artyleryjską, czy jednak tutaj już szala zwycięstwa na tym oczywiście gruncie przechodzi na stronę Federacji Rosyjskiej? Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o samą artylerię, to ona jest w użyciu, natomiast jej, że tak powiem, znaczy dostępność jest. Natomiast jeżeli chodzi o siły natężenia ognia, no to ona znacząco spadła. Jednak tutaj dostępność tych pocisków jest problemem dla strony ukraińskiej, która oszczędza. To nie jest tak, że ona, jeżeli potrzebuje, to ona tej artylerii nie wykorzystuje. Wykorzystuje, natomiast tam, gdzie się da nie wykorzystywać tych pocisków, wykorzystuje się drony kamikadze i to jest na porządku dzisiaj dziennym standard, zastępowanie właśnie dronami tą artylerię, która tak naprawdę odgrywa kluczową rolę w odpieraniu ataków i to widać też przy ostatnich nagraniach, że tam, gdzie idą jakieś większe ataki, tam jest wykorzystywana artyleria, natomiast tam, gdzie jest możliwość wykorzystania dronów, idą drony i też robią swoją robotę. Dość masywny wczoraj był taki dzień, gdzie pojawiły się informacje o stworzeniu koalicji dronowej dla Ukrainy, żeby wspomóc ich też, chociaż też produkują całkiem spore ilości tych dronów. Natomiast no, to wszystko jest mało, tak? Jednak tutaj ta amunicja dociera z opóźnieniem. Unia Europejska poinformowała, że ten milion pocisków, które były deklarowane, około 400 dotarło tysięcy, natomiast reszta, oni twierdzą, że około miesiąca, dwóch miesięcy opóźnienia będzie. No, czy taka będzie prawda? Marcowa, więc... No wiesz, znaczy oni mieli czas chyba do końca kwietnia, natomiast jeżeli mówią o dwóch miesiącach, no to, słuchaj, no 600 tysięcy brakującej amunicji, no jakoś bym nie wierzył, no może drugie 400 tysięcy się uda do czerwca dosłać i to nie wiem skąd to wyciągną, natomiast ciekawa rzecz się pojawiła ostatnio, chyba przewczoraj informacja, że Bułgaria całą produkcję amunicji przesyła do Ukrainy, także tutaj... To trzeba wyjaśnić, że ona... że wyprodukowany, ona bezpośrednio nie tak. wysyła, nie. Oczywiście. Oczywiście, jak najbardziej, natomiast cała ta produkcja bułgarska idzie na potrzeby armii ukraińskiej, więc to, wiesz, to też nie jest tak, że Ukraina też produkuje, czy to u siebie, czy też u państw, powiedzmy, drugich, czy trzecich, natomiast no, cały czas jest tego mało, tak, to jednak to zużycie na tych 1200-kilometrowym froncie każdego dnia to jest dobre kilka tysięcy sztuk amunicji, które musi być przygotowane i wystrzelone w razie potrzeby. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, Ukraina szuka alternatywnych rozwiązań. Mamy tutaj zastosowanie większej ilości dronów kamikadze, które też robią swoją robotę i to widać na filmikach, nie tylko jeżeli chodzi o siłę żywą, ale też o sprzęt. Też mamy tutaj wykorzystanie artylerii mniejszym ilością, jeżeli chodzi o ilość wystrzelonych pocisków, bo to nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że ona jest słabsza, natomiast nadrabia to wszystko swoją, że tak powiem, precyzją oraz zasięgiem, no bo jak popatrzymy na Krynki czy na Avdiivkę, to jednak utrata tego sprzętu też robi wrażenie i tam też odgrywała, szczególnie przy Krynkach, artyleria odgrywa jednak główną rolę. Wiesz, ja mam tylko jeden problem, może się mylę, muszę dopytać też jak najbardziej w tej dziedzinie, bo jest masa filmików, zresztą sam je przeglądasz, rosyjskie, ukraińskie telegramy i różnego rodzaju inne kanały. Mam wrażenie, że przynajmniej część personelu wojskowego Ukrainy nie jest dobrze wyszkolona w obsługiwaniu się zachodniego sprzętu, bo ja widziałem, no może nie masę, ale kilkanaście filmików, gdzie powiedzmy delikatnie mówiąc, przeprowadzanie procesu ostrzału przy użyciu armatohaubic ze Stanów Zjednoczonych M777, no to nie było, jeżeli te armatohaubice nie były nawet dobrze przymocowane do podłoża, no to jest marnotrawstwo tak naprawdę zasobów, a tych filmików no było sporo tak naprawdę i to z różnych jednostek. Wiesz co, no ja ci powiem tak, nie tylko jeżeli chodzi o 777, ale też mamy głupie przypadki utraty krabów,
czy innych maszyn, które tutaj no, w głupi sposób sami Ukraińcy tak naprawdę tracili. I to można też zwalić na to złe wyszkolenie, natomiast trzeba to sobie szczerze powiedzieć, że to wszystko skutkuje poprzez rozbudowę sił zbrojnych, tak? Ten personel, który ma doświadczenie, który został wyszkolony, ilu tych ludzi było tak naprawdę wyszkolonych w odpowiednim czasie, to oni też się doszkalali tak naprawdę na własnych błędach, natomiast część z nich została oddelegowana do tworzenia nowych jednostek i ich miejsce zajmują osoby, które muszą się nauczyć pewnych rzeczy i taka też jest kolej rzeczy. Mówi się, że armię, wojnę zaczynają zawodowcy, a kończą poborowi tak naprawdę i to w każdej wojnie taka jest prawda. Tutaj poprzez błędy samych Ukraińców też sporo tego sprzętu stracono w głupi sposób, natomiast tak jak mówisz, to w pewnym sensie też jest marnotrawstwo, natomiast jeżeli popatrzymy na drugą stronę, no to podejrzewam, że tam jest jeszcze gorzej tak naprawdę. No. Ale Marcin... tam ludzi nie brakuje, jak to się mówi, chociaż to też jest takie, mówi się, że nie brakuje, natomiast wyszkolenie załogi czołgu, czołg wyprodukujesz, a ile potrwa wyszkolenie takiej załogi czołgu? Jednak potrwa, nie? Tak jest. Marcin, na koniec, no chyba taką najciekawszą informacją z ostatnich dni dotyczących tego konfliktu było zestrzelenie według Ukraińców dwóch, co się okazuje jednak chyba jednego samolotu, ale... Myślę, że jednego na pewno, drugi uszkodzony, jak wiemy, nie? AWACS A50 rosyjski miał zostać zestrzelony. Tak. Też wizualnych potwierdzeń żadnych nie mamy. Ukraińcy też pośpieszyli się z informacją o tym, ile 22. Nieraz zresztą Ukraińcy coś podają, zresztą ten system informacyjny też ich kuleje w pewnych aspektach, ale czy to jakoś realnie wpływa, czy to też jest tylko i wyłącznie, powiedzmy, duża strata, raz finansowa dla Rosjan i dwa wizerunkowa? Znaczy ja ci powiem tak, utrata takiego samolotu, nieważne czy zestrzelili go sami Rosjanie jako friendly fire, czy była to zasadzka, czy jakiś inny nieszczęśliwy los. No, natomiast sami Rosjanie przyznają się do utraty już tego samolotu. Mówimy tutaj o rosyjskim AWACS-ie. No, oczywiście on jest zbliżony, w pewnym sensie zbliżony do natowskich AWACS-ów, natomiast jest to oko Armii Federacji Rosyjskiej, które tutaj naprawdę jest bardzo takim ważnym elementem, bo wiemy, że ten drugi samolot IB-22 był dowódczym samolotem sztabowym takim, powiedzmy, który tutaj współpracował z tym AWACS-em oraz systemami F-400 Triumph i one tutaj miały możliwość zaglądania bardzo daleko w głąb frontu, w głąb zaplecza ukraińskiego, analizując to, co dzieje się daleko, daleko od frontu, bo wiemy, taki samolot latając dość wysoko z tym swoim radarem jest naprawdę w stanie zobaczyć nawet nisko lecące samoloty, które radar naziemny nie jest w stanie wykryć i może tutaj być wykorzystywany na przykład do ataków na takie samoloty, jak wiemy, i takimi ataki miały miejsca. Ukraińcy musieli przerywać niejedną misję, żeby uciekać spod rakiet. Natomiast utrata takiego samolotu, jak wiemy, tych samolotów było 9, ISW mówi o 9 zmodernizowanych łącznie A50U, bo to jest wersja zmodernizowana i to są oczy Armii Federacji Rosyjskiej na taki, no wiemy, że jedno zostało uszkodzone na Białorusi, tak? Drugi teraz spadł z niedzieli na poniedziałek. Budanow chyba stwierdził, że jeszcze 8 sztuk posiadają. Tak, znaczy wiesz, ja mam informację, że ich zostało już 7, więc natomiast ile jest naprawdę, to wiesz, natomiast to są naprawdę bardzo cenne maszyny i myślę, że dla NATO utrata takiego samolotu też byłaby cenną stratą niepowetowaną. Natomiast tutaj dla strony rosyjskiej, która boryka się z pewnymi problemami, jeżeli chodzi o modernizację i sprzęt, tak naprawdę bardzo, bardzo wyrafinowany sprzęt techniczny do takich samolotów, no to utrata takiego samolotu jednak jest bardzo bolesna. Pomijam tutaj cenę tego samolotu, bo tam nawet mówią, że 330 milionów, natomiast musimy pamiętać, że no wyszkolenie też takiej załogi to jest też czasochłonne i naprawdę trzeba mieć zgraną taką załogę.
Marcin, bacznie się przyglądamy temu, co dzieje się na Ukrainie. Jeżeli interesują Państwa właśnie ruchu wojsk, kwestie taktyczne, ja odsyłam gorąco na profil Marcina, na jego kanał na YouTubie, do których link znajdziecie w opisie tego materiału. Zachęcam oczywiście do zasubskrybowania WarNews.pl i śledzenia naszej codziennej relacji na Twitterze, a moim i Państwa gościem był Marcin Gliwa. Dziękuję Państwu, dziękuję Mateuszu. Sponsorem programu były Militaria.pl.